Dzień dobry, dzień dobry, cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim podcaście. To jest 36. mój podcast i dzisiaj porozmawiamy na temat tego, nie wiem, czy się kiedykolwiek zastanawialiście, ale dlaczego bardziej chorujemy jesienią i zimą? Kto z Was wie rękę do góry? Szybko, o, widzę tłumy. Tak, wiecie co, ja też nigdy się nad tym nie zastanawiałam, dopóki nie przyszły mi pewne przemyślenia, a że teraz bardzo mocno zgłębiam pewne tematy i interesuje mnie to, ponieważ jest to moje życie, a jedną z wartości, jakie pielęgnuję w swoim życiu, jest to zdrowie, dlatego staram się dbać o to jak najbardziej. Ja nazywam się Anna Antoniak, witam Was serdecznie, moje podcasty ukazują się 2 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i w każdy czwartek na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor. Możecie je znaleźć też na YouTubie, są wrzucane, a być może słuchasz ich właśnie na fanpage'u Ludzie Sukcesu, którego jestem autorką. Dobra, moi drodzy, nie będę tutaj ściemniać, nie będę przedłużać. Będzie to trochę kontrowersyjne. Niektóre moje podcasty są kontrowersyjne, bo mówię o religii, mówię o kłamstwach, którymi nas karmią, mówię o Matrixie, czyli o świecie, którym jest zakrywana prawda, mówię o tym, skąd wziąć siłę, dlaczego miłość boli, a tak naprawdę nie powinna boleć, takie są podcasty też, dlaczego i czym jest bieda umysłowa i czemu tyle ludzi ją ma. I czasami jak sobie tak myślę, to mówię, kurczę, ten świat jest naprawdę niesamowity i ja się bardzo cieszę, że jestem w innym świecie, bo musicie wiedzieć, że jeżeli się rozwijacie i zmieniacie, to naprawdę Wasz świat wygląda całkiem inaczej. Powtarzam to i napisałam nawet taki cytat, który kiedyś mi przyszedł do głowy. Jest to mój cytat. Kiedy zmienisz siebie, zmieni się świat wokół Ciebie. I słuchajcie, i to jest prawda. Jeżeli nie czytaliście jeszcze mojej książki, to polecam Wam serdecznie Ludzie Sukcesu, dogoń swoje marzenia, gdzie bez względu na to, gdzie jesteście, kim jesteście, możecie zmienić swoje życie naprawdę. A Wasz świat wtedy będzie wyglądał inaczej i innych ludzi poznacie, inne rzeczy będziecie widzieć, to wszystko, co widzą inni, to dla Was będzie już tak dalekie, że to jest naprawdę niesamowite, powiem Wam. Dobra, bo się tutaj rozgadałam, rozczuliłam, a my tutaj mamy o zdrowiu pytać, zdrowiu mówić. Dobrze, moi drodzy, to powiedzcie mi, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego chorujemy bardziej zimą i jesienią, a nie chorujemy tak naprawdę, zobaczcie, wiosną i latem, jesteśmy zdrowi, kurczę, no jest super, wszystko fajnie. Czasami jak komuś zadaję pytanie, teraz ostatnio, to niektórzy mówią, albo jest słońce, albo jest ciepło, a w zimę jest zimno. No okej, jest słońce, jest zimno, to też jest fakt. No i co jeszcze? Bo więcej się ruszamy, no to też jest fakt. Ale niektórzy to ją bardziej w lato, bo na przykład wtedy piją więcej piwa i objadają się niezdrowym jedzeniem i tak dalej, tak, i leżakują sobie. Ale co jeszcze jest takiego, nie wiem, czy się kiedykolwiek zastanawialiście, bo ja nie zastanawiałam się na tym, tylko myślałam właśnie, że jest zimno, że jest zimno przede wszystkim, że trzeba się dobrze ubierać i ciepło i tak dalej. A tak naprawdę doszłam ostatnio do takiego wniosku, poprzez to, że czytam dużo i słucham pewnych rzeczy, do takiego wniosku, że... Uwaga, uwaga! No, kto zgadnie? Słuchajcie, że jesienią i zimą, zauważcie, nie jemy tyle owoców i warzyw. Ha? Dobre czy niedobre? Czy lepsze? Dobre czy dobre? Zobaczcie, jeżeli przychodzi wiosna i lato, to jemy non-stop owoce i warzywa, bo są młode, bo jest tego dużo, bo są wszędzie dostępne, są świeże i mamy, zobaczcie, dostarczanych jest nam pełno witamin i minerałów. I jemy je non-stop, jedzą je dzieci, wy je jecie, babcie, dziadkowie i po prostu każdy je je. Fakt, że jest cieplej, jest słońce i tak dalej, ale jemy te witaminy i mamy ich więcej. A przychodzi zima, co robimy? I jem więcej ciepłych rzeczy, bo chcemy się rozgrzać. I czy to tak naprawdę nas rozgrzewa? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, czy dostarcza nam wszystkich wartości odżywczych? Bo skoro latem i wiosną jemy więcej owoców i warzyw surowych, bo ich jemy i nie chorujemy, to dlaczego w zimę ich nie jemy? No i teraz ktoś mi powie, bo w zimę ich nie ma.
to fakt, nie ma ich tyle dostępnych, ale dzisiaj są te warzywa i można oczywiście je zdobyć i można je jeść, można je w jakiś sposób przygotowywać. I co jest ważne, że w zimę i w jesień powinno się jeść dużo kiszonych rzeczy, czyli ogórków kiszonych i kapusty kiszonej. Zauważcie, że kiedyś nie było jakichś takich warzyw, właśnie mrożonek i tak dalej, chyba że ktoś sobie zamroził, tylko nasze babcie przetwarzały owoce i warzywa i robiły z tego słoiki, czyli robili dużo właśnie kapusty kiszonej, się kisiło. Ja pamiętam, mój tata kiedyś kisił kapustę jeszcze nogami moimi malutkimi w takim wielkim tym... No jak to się nazywa, no? Wypadło mi teraz z głowy. No wiecie, do kiszenia kapusty w tym takim drewnianym, to jeszcze tam wsadził mnie i mówi, umyłam stopy i mówi, tutaj teraz ubijaj to. I ja pamiętam, że ubijałam tą kapustę, słuchajcie, i mieliśmy na zimę. Także kapusta, ogórki to były podstawa w ogóle funkcjonowania w zimę. Schodziło się do piwnicy, brało się słoik ogórków albo jakieś tam papryki czy czegoś i hej, do obiadu się jadło. A teraz co się robi? A teraz to wszystko gotowe, smaczne, pachnące z mikrofalóweczki albo z piekarniczka, możesz na szybko w 3 minutki i już masz gotowe danie. I co się dzieje? Nie mamy probiotyków, nie mamy naturalnych witamin. I teraz zobaczcie, jeszcze Wam coś bardzo takiego ciekawego powiem, że jeżeli macie dzieci i Wasze dzieci mają na przykład grypę żołądkową, tak? Albo Wy macie grypę żołądkową. No i reklamy oczywiście Ci mówią w każdej jednej reklamie. Powiedzą Ci, że kup probiotyk, naturalny probiotyk i będziesz podawać to swoim dzieciom, żeby nie miały tych takich zaburzeń, które mają, tak? Czyli rozwolnienia i wymiotów i tak dalej, żeby te jelita tam dobrze pracowały, naturalne probiotyki, tak? Zrób to. Od małego już mówią nam, żebyśmy to dzieciom dawali, ale musisz wiedzieć, że przecież tam nie ma naturalnych probiotyków. No absolutnie w ogóle tam nie ma. To są sztuczne, w laboratorium zrobione probiotyki i Ty masz je jeść. No nie ma takiej mocy w ogóle, żeby one pomogły. Jeżeli masz rozwolnienie albo grypę żołądkową, no to po prostu wcinasz kapustę, sok z kapusty, sok z ogórków, wcinasz ogórki i tam są naturalne probiotyki. Po prostu, halo, no to jest tak naturalne, że nie ma czegoś innego bardziej naturalnego niż naturalny probiotyk, który jest właśnie w kiszonkach. I trzeba je po prostu wcinać. Jeżeli masz małe dzieci, to nie faszeruj ich chemicznymi tabletkami, tylko po prostu zrób albo daj im po prostu kiszoną kapustę albo ogórka do ręki, niech sobie jedzą, niech zagryzają sok z ogórków. Potem powiem o takim naturalnym antybiotyku też, który robię z kiszonych ogórków, który jest naprawdę bardzo wzmacnia organizm, żebyście nie chorowali po prostu w zimę. Dobrze, także słuchajcie, jemy więcej owoców i warzyw. Co robimy? Jemy kiszonki, po pierwsze. Po drugie, po prostu wyciskamy sobie soki. Nie ma teraz dostępnych tak owoców i warzyw. Mamy dostępne jabłka, gruszki, możemy z nich korzystać i możemy je wyciskać po prostu z marchewką. Jeżeli macie wyciskarkę wolnoobrotową, a jeżeli nie, to sokowirówkę, ale wyciskarka wolnoobrotowa jest znacznie lepsza, ponieważ nie zabija tylu tych składników i minerałów i wyciska to, co najlepsze. Wkładasz taką marcheweczkę, wkładasz jabłuszko, masz naturalnego kubusia. Halo! Jest dobrze? I Twoje dzieci to piją, ale powiedzą, że lepsze jest ze sklepu, ponieważ tam jest jeszcze dosładzane, dodawane są inne rzeczy. No i dziecko jest przyzwyczajone do tego kubusia. Dlatego w Twoich rękach, mamo i tatusiu, jest to, żeby zacząć dawać naturalne rzeczy swoim dzieciom. I żebyś Ty pił takie naturalne rzeczy. Jeżeli, powiem Wam też taką fajną ciekawostkę, jeżeli na przykład macie też problem z żołądkiem, coś się dzieje na przykład, to wypijcie sobie sok z grejpfruta. Wyciśnijcie sok z grejpfruta i po prostu go wypijcie, ponieważ sok z grejpfruta ma takie naturalne kwasy, które pobudzą Wasz żołądek. I sprawdziłam to i jest mega. To nic, mój synek też również, któregoś dnia go bolał brzuch i miał właśnie rozwolnienie, to było jednodniowe, to automatycznie został podany mu sok z grejpfruta i po prostu mu przeszło. Także to jest też bardzo, bardzo dobra informacja dla Was i dla Waszych dzieci.
Co więcej, wyciskajcie sok z warzyw, marchewka, do tego możecie dodać jabłko. Do wszystkich warzywnych soków możecie dodawać jabłko. No i teraz możecie dodać na przykład, nie wiem, szpinak, seler naciowy, tak? Ja dodaję też ząbek czosnku i mój syn to pije, ponieważ on od małego jest przyzwyczajony do czosnku. Ja byłam w ciąży, to jadłam czosnek, potem jak on był mały, karmiłam go piersią, to jadłam czosnek, cebulę, nie miałam z tym żadnego kłopotu i on to po prostu zna te smaki. I czuć ten czosnek w tych sokach. Przeważnie to jest taki jeden sok warzywny, albo pół szklaneczki mu daję, albo kilka łyków chociaż, żeby wziął, ale on to pije. Zawsze do takich soków warzywnych dodaję jabłko, ponieważ jabłko można dodać do soków warzywnych i ono daje taką słodycz, tak? Marchewka jest dobra, buraczki, słuchajcie, buraczki. Tam jest tyle rzeczy i jest to, pobudza Waszą krew w ogóle, nie wiem czy wiecie. Także burak, marchewka, na przykład jabłko, można dodać cytrynę też do tego, potem jeżeli ktoś lubi bardziej kwaśne. Ja na przykład swojemu synkowi do szkoły robię rano, wyciskam mu sok z grejpfruta z pomarańczy albo z grejpfruta i z winogron. I on, słuchajcie, idzie do szkoły i jako jedyny ma po prostu sok zamiast wody. Wodę ma w szkole, także takim sokiem on nie dość, że się napije, to jeszcze się naje. A kiedy ma ochotę na wodę, no to po prostu pije wodę. Także niesłodzone oczywiście te soki są, no bo to są naturalne i one są same w sobie są słodkie, mają witaminy i minerały. Także polecam Wam serdecznie, żebyście spróbowali i zaczęli stosować to Wy i Wasze dzieci. No i oczywiście te kiszonki. Dobrze, i co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, moi drodzy, że żebyście sobie przesłuchali też podcast Kłamstwa, którymi nas karmią, bo tam jest bardzo dużo na ten temat powiedziane. Na temat tego właśnie, co jest ukrywane, dlaczego i tak dalej. Bo teraz w okresie tym jesienno-zimowym, to jak spojrzysz na reklamy w telewizji, nie oglądam telewizji, czasami oglądam bajki z moim synkiem i dlatego widzę, jak reklamy lecą. To u nas już w domu jest wiadomo, że jak reklamy lecą, to trzeba wyciszyć głos. No i czasami patrzymy, ona mówi, mamo, ile tych reklam na temat tych tabletek. I taka jest prawda, słuchajcie, jak zobaczycie, to 80% reklam prawie to jest farmacja. Ale farmacja to są miliony dolarów, moi drodzy, i nikt nie chce, żebyś ty był zdrowy. Im nie zależy na tym, im zależy na tym, żebyś ty chorował, no bo dajesz im zarabiać. Jak to jest wszystko skonstruowane fałszywie, kłamliwie, żebyśmy nie doszukali się prawdy, żebyśmy najpierw nam dają śmieciowe, chemiczne jedzenie, a potem wciskają nam po prostu w co drugiej reklamie tabletki na to, na co jesteśmy chorzy, ale nie szukają przyczyny, bo nikt nie szuka przyczyny, tylko zaleczają nas, tylko na chwilę, tylko na trochę. I teraz jeżeli Twoje dziecko jest chore i dajesz mu antybiotyk, to musisz wiedzieć, droga mamo albo drogi tato, że za jakieś 3-4 tygodnie znowu będzie chore Twoje dziecko, ponieważ zabiłeś w nim te dobre bakterie i złe bakterie. I ono ma jeszcze bardziej osłabiony organizm. Halo! I wiadomo, że ono za chwilę będzie znowu chore i być może z jeszcze większą siłą. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, jak mamusie z tatusiami, dziecko ma kaszelek albo katarek, biegną już, siedzą w kolejkach do lekarzy, zamiast po prostu wziąć, zrobić bańki swoim dzieciom, postawić, kupić inhalator i inhalować im nosek, kupić sól fizjologiczną do tej inhalacji i do tej soli fizjologicznej, na przykład, powiem Wam, kropić kilka kropel wody utlenionej. Dlaczego wody utlenionej? Dlatego, że woda utleniona zabija wszystkie bakterie, moi drodzy. I jeżeli Twoje dziecko inhaluje się na przykład właśnie taką solą fizjologiczną, ma kilka kropelek tej wody utlenionej, to zabijane są bakterie w nosie i nie trzeba chemicznych rzeczy wciskać do tego nosa, żeby przeszedł ten katar. A bez względu na to, czy będziesz coś wciskać do nosa, czy nie będziesz, to katar trwa i tak 7 dni. Z lekami czy bez leków, on trwa po prostu 7 dni. Jeżeli boli ucho, nacierasz ucho, w ogóle nacierasz swoje dziecko, jeżeli ono jest przeziębione amolem, naturalnymi lekami, czyli to jest na podstawie ziół, nacierasz mu za uszami, tutaj za uszami, szyję, całe plecy, klatkę piersiową, smarujesz mu stopy, również mocno nacierasz na noc, zakładasz skarpetki, robisz mu tą inhalację, podajesz mu naturalny antybiotyk, który będziecie mieli zaraz,
którym powiem, będziecie mieli podlinkowane, to artykuł mój, który napisałam i który stosuję już od długiego czasu. I stawiasz mu bańki i twoje dziecko w ciągu 3 dni po prostu zdrowieje. W ciągu 1 dnia ono się już lepiej czuje, przechodzi gorączka i inne rzeczy. Mój syn ma 8 lat, niedługo skończy w tym miesiącu. Kurka, blaszka, 8 lat. I słuchajcie, i on tak naprawdę nigdy nie miał antybiotyku. Miał raz przez 2 dni i ja go sama odstawiłam. No to tak jakby w ogóle nie miał. I nigdy go nie faszeruję żadnymi lekami. Jestem w ogóle daleka od lekarzy, od przychodni, od jakichś tam innych rzeczy. Jeżeli już mam iść, to idę prywatnie. Mam swojego lekarza, do którego czasami pójdę. I to jest tyle, moi drodzy. I nie ma potrzeby tutaj używać nie wiadomo czego, bo wszystko macie i wszystko możecie zrobić. I jeżeli będziesz stosować naturalne rzeczy, żeby wzmocnić dziecka organizm, to ono się wzmocni, nie będzie potrzebowało tych wszystkich chemicznych antybiotyków i tableteczek. Ty nie będziesz chodzić na zwolnienie, będziecie zdrowsi, szczęśliwsi. Po prostu, tylko trzeba trochę, wymaga to pracy, ale łatwiej sięgnąć po chemiczną tabletkę, weź pigułkę i dziękuję. Weź pigułkę na to, a weź pigułkę na tamto. Guzik, prawda. Po prostu to są wszystko kłamstwa po to, żeby wyciągnąć z Was pieniądze i żebyście chorowali jak najdłużej, bo nikomu nie zależy na Twoim zdrowiu. I ja czasami się tak zastanawiam, czy ludzie nie mają oczu, bo czasami chodzą do lekarzy i spójrzcie na swojego lekarza, do którego chodzicie, albo do jakiegoś dietetyka, albo do jakiejś pani, która jest lekarzem. Jak ten człowiek wygląda? Po pierwsze, czy jest zdrowy, czy jest entuzjastyczny, czy nie pali papierosu, bo często jest nawet czuć od lekarzy, słuchajcie, fajki. Ja się zastanawiam, no to ja przychodzę do osoby, która ma leczyć moje zdrowie, on sam zatruwa swoje zdrowie, no to jest jakaś hipokryzja w ogóle, co to jest? Po trzecie, czasami ludzie są otyli, lekarze są otyli, gdzie oni dobrze wiedzą, oni powinni być przykładem powinni być. To jest niesamowite. Nie uważacie? Chciałabym Wam powiedzieć, że na przykład w Chinach jest taki system, że tam ludzie chodzą do lekarza, kiedy są zdrowi, nie jak są chorzy, tylko chodzą jak są zdrowi. Dlatego, żeby dowiedzieć się, czy wszystko jest z nimi w porządku, żeby jak najdłużej być zdrowymi. Chodzą co pół roku na przykład i tacy znachorzy, ala lekarze, którzy leczą na przykład ziołami albo takimi naturalnymi rzeczami, oni na przykład mówią, słuchaj, musisz na przykład takie zioła pić, bo widzę na przykład coś tutaj z Twoją wątrobą jest albo coś z tym jest, tak? I oni w taki sposób. I to jest niesamowite. W ogóle czy wiecie, że w tamtym roku zmarło ponad 400 tysięcy osób w Polsce na raka. I to jest więcej niż najwięcej od czasu II wojny światowej. 400 tysięcy. W ogóle tyle ludzi zmarło. To jest niesamowite. A medycyna, zobaczcie, jak idzie do przodu. A przecież ludzie umierają non-stop na wszystko. I jest tego coraz więcej. I kiedyś jak ktoś był chory na raka, no to raz na jakiś czas, a teraz słyszysz wszędzie na ten temat. I to jest zastanawiające, bo kiedyś w 80-tych latach nie było tego, a dzisiaj mamy tak medycynę posuniętą do przodu, że powinno być wszystko. I te wszystkie choroby powinny być uleczalne, ale tak się nie dzieje, bo nikomu nie zależy na tym, bo na przykład chemioterapia kosztuje kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeden zabieg. No i kto by chciał, żebyś Ty przestał chorować? Jak oni mają z tego kasę? Ale czy wiesz, że inne alternatywne rzeczy mogą uzdrowić Ciebie czy kogoś bliskiego? Tylko ludzie, jeżeli już idą do jednego lekarza i ktoś ich prowadzi, na przykład mówi, że mają taką i taką chorobę, to oni się tego trzymają. I co z tego, że przyjdzie do tego lekarza, lekarz powie, no mam taką i taką, dobrze, to ma Pani taką i taką chorobę, proszę brać to i to. Nie działa. Znowu przychodzi, panie doktorze, ale to nie działa, dalej jestem chora. Nie szuka problemów, nie pyta się, co je, w jaki sposób się odżywia, czy jest znerwicowany ten człowiek, czy nie, gdzie pracuje i tak dalej, nie pyta. Daje kolejne inne tabletki. I co się wtedy dzieje? I ten człowiek nie zdrowieje. Zamiast iść do innego lekarza, do jeszcze innego, poszukać źródeł w internecie, mamy teraz taką wiedzę, pogrzebać, popróbować ziół, jakichś innych rzeczy, które są w dzisiejszym świecie, alternatywnych, innego sposobu odżywiania, to ślepo idą i wierzą, że
temu komuś zależy, temu lekarzowi zależy na Twoim zdrowiu. Ja nie mówię, bo nie wszyscy lekarze są tacy, są lekarze z powołania i naprawdę są fantastyczni i rozmawiają z Tobą i mówią pewne rzeczy. Tak samo chcę Wam powiedzieć, że na przykład, jeżeli macie dzieci i one ciągle chorują na anginy albo mają zaflegmione po prostu płuca i non-stop katary i tak dalej, odstawcie im nabiał, mleko, odstawcie im, nie płateczki rano z mlekiem, bo to wszystko zaflegmia. Po drugie, jeżeli macie właśnie problemy też na przykład z uszami albo z zatokami, to zastanówcie się też, czy kładziecie się spać z mokrą głową, szczególnie do kobiet to się tyczy. Albo czy małą dziewczynką właśnie już kładziesz ją z mokrą głową, bo rano jej wyschnie. I teraz zastanów się, co się robi z tą mokrą głową, kiedy idziesz spać. Masz mokrą głowę, chcesz rano wstać, mieć suchą, to wysusz ze suszarką. Bo kiedy kładziesz się z mokrą głową spać, to teraz wyobraź sobie, całą noc masz wilgoć. Całą noc twoja głowa jest wilgotna. I ta wszystka wilgoć musi się gdzieś odłożyć. I najczęściej ona się kumuluje właśnie w zatokach. Dlatego się wszystko tutaj mieści i potem masz bóle głowy, bo wilgoć całą noc jest i Ty to robisz latami. Zawilgotniała głowa, ona nie ma gdzie odparować, nie ma gdzie to wyjść. To musi się gdzieś skumulować. Tak samo stres, jeżeli się stresujesz non-stop, jesteś zdenerwowany, to w Twoim ciele odbywają się takie procesy, ja nie wiem dokładnie jak to się nazywa, bo ja nie jestem ani lekarzem, ani nie mam z tym nic związanego, ale poczytałam trochę na ten temat i sama wiem po sobie, jak się denerwuję, dlatego staram się nie denerwować, tylko się cieszyć z życia, to wszystko się spina, Twoje komórki się spinają, Twoje organy są spięte i kiedy Ty non-stop chodzisz w żalu, w złości, w nienawiści, w niewybaczeniu komuś, to cały czas masz to wszystko skumulowane. I teraz pytanie, co się z tym dzieje? Bo my jesteśmy energią. Każda komórka, jak weźmiesz ją pod mikroskop, to ona jest energią. To, co się z tą energią dzieje, ona musi się gdzieś skumulować. I to zło, które trzymasz w sobie, też się musi gdzieś skumulować. I dlatego potem zaczynają się różne choroby. No bo nie cieszysz się, nie radujesz, bo kiedy jesteś szczęśliwy, zadowolony, wytwarza się hormon szczęścia. Kiedy ćwiczysz, kiedy śmiejesz się ze swoimi dziećmi, kiedy boli Cię brzuch ze śmiechu albo oglądasz komedię, to jesteś wesoły i masz hormon szczęścia i wtedy Twoje całe ciało jest szczęśliwe i inaczej pracuje, oddychasz inaczej, ale kiedy spinasz się i żyjesz w nienawiści, zawiści, żalu i w niewybaczeniu, to wszystko kumulujesz w sobie, trzymasz i nie umiesz tego wyrzucić i wtedy zaczyna się mały kłopot w Twoim ciele. Dobra, ile to już? 22 minuty. Ja to zawsze się jakoś rozgaduję, ja nie wiem w ogóle, jak to jest. Dobra, kolejną rzeczą, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że dam Wam, tutaj macie gdzieś podpięty, artykuł na temat naturalnego antybiotyku, który możecie stosować teraz przez jesień i przez zimę. Zrobić sobie, mieć go 2-3 dni i kolejny robić, jeżeli macie chore dzieci albo sami jesteście przeziębieni. Daję Wam gwarancję, że w ciągu 2-3 dni postawi Was na nogi. Jeżeli zrobicie to dokładnie tak, jak tam jest. Robicie to na papkę, wyciskacie to potem przez ręcznik papierowy na łóżeczkę, potem na noc sobie kładziecie koło kaloryfera, żeby w ciepłym miejscu będziecie mieli już sam sok, ale najpierw możecie to wycisnąć, żeby było od razu przez ręcznik papierowy na łóżeczkę i pić co godzinę. Burak, słuchajcie, mówią nam, że rutinoskorbin albo rutinacea, ale w tym antybiotyku, naturalnym antybiotyku, który tutaj Wam podam, jest burak, a burak ma naturalną rutynę i naturalnie Cię odżywia od środka, po prostu jest czosnek, cebula, jest imbir, cytryna, miód, goździk, cynamon. Same dobre rzeczy i jeżeli nauczysz to dziecko pić, może to popić oczywiście czymś na początku, jak będzie, nie będzie mu mocno smakować, ale on się przyzwyczai do tego. Drugim, przeczytajcie sobie, zastosujcie, naprawdę polecam, a drugą rzeczą jest kiszone ogórki, czyli masz kiszone ogórki, ale to muszą być swojskie kiszone ogórki robione przez Ciebie, mamę, babcię, nie wiem, kup sobie ze sklepu ekologicznego albo na rynku, sprzedają. Kupujesz kiszone ogórki, jesz je, sok zostawiasz i teraz sok przecedzasz, żeby nie było tych wszystkich farfocli. Dodajesz do tego główkę czosnku, obranego oczywiście, trzeba je obrać.
główkę czosnku, zakręcasz ten sok i on sobie leży w ciemnym miejscu. I ja, żeby było szybciej, to przekrajam te ząbki czosnku jeszcze na pół, bo one wtedy wydobywają więcej tego aromatu swojego. I zostawiam to po prostu w szafce w ciemnym miejscu. Możesz go też od razu już pić, no bo on już ma, tylko nie ma tyle tego aż jeszcze, ale możesz po łyżeczce na wieczór sobie i swoim dzieciom podawać. Po 2 tygodniach, około 10-14 dni, bierzesz sok, przecedzasz, czyli wyjmujesz te wszystki czosnek, przelewasz do słoika, zakręcasz i trzymasz w lodówce i pijesz codziennie po łyżeczce albo po dwie na to, żeby wzmocnić swój organizm. I soki, moi drodzy, soki z owoców, z warzyw, które są teraz dostępne, kiszonki, jedźcie, pijcie, bądźcie zdrowi, cieszcie się życiem, bo macie je tylko jedno, spełniajcie marzenia, kochajcie się, uprawiajcie dobry seks i bądźcie dobrzy dla swoich dzieci, róbcie coś dobrego, zmieniajcie po prostu świat i siebie na lepsze. Nic się samo nie wydarzy, musicie ruszyć swoje 4 litery, inaczej tyłek, tyłek. Tyłek ma 5, to na 4 jest na dy, czyli, czyli dupa. Trzeba ruszyć dupsko, żeby coś się wydarzyło. No niestety samo nic nie przyjdzie, nic na mnie spadnie, samo od leżenia nic się nie wydarzy. Także życzę Wam, żebyście, moi drodzy, byli zdrowi, żebyście się ruszali, mimo tego, że mamy jesień, warto wyjść czasami na spacer, pójść sobie z dziećmi, iść na siłownię, iść na basen. Ja dzisiaj właśnie idę na basen zaraz, mój syn nawet o tym nie wie, także wezmę go ze szkoły i cmykniemy sobie na basen, zrobię sobie taki masaż wodny, bardzo lubię. I popływamy sobie trochę, także działajcie, moi drodzy, bo szkoda życia i czasu na to, żeby siedzieć przed telewizorem, przed komórką, przed internetem. Życie jest tu i teraz. Ściskam Was mocno, serdecznie polecam. Jeżeli macie, to udostępnijcie to komuś, polećcie ten naturalny antybiotyk i dbajcie o swoje dzieci, o swoje zdrowie. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!